Tomek, patrz, tu jest komponent znalazłem, widzisz? Patrz no. na to. Ua, trzy. No, będziesz mógł sobie kupić nowe rzeczy, co Tomek. Ja sobie teraz zainwestuję, bo już nie wiem. Masz już wszystko na full? No, jeszcze nie mam wszystko na full. Ale, No ale to co, wchodzimy chyba, co nie? Wchodzimy, wchodzimy. Często używacie tych egzekucji, tych wiesz, takich animacji, że specjalne zabójstwo? Czasami. No i rzadko. Bo nie wiem, czy mi się opłaca inwestować w to. Nie. Raczej nie. But that computer virus locked us out of every building before I could get to them. And until your bot deals with that, you won't get to them either. You hear that, buddy? Our fate's in your tiny metal hands. Kurde, jak ciemnica troszeczkę tak, ale jak klimacik jest. Klimat... Hello? O, komponent widzę, świeci się. Coś jeszcze tutaj? That's a security terminal. Just gotta give Jack access to it. Tomek, gdzie jesteś? O, wiesz co, jeżdżę, no bo ja tu latarkę mam i tam właśnie widzisz, to jest nazwa zaułek z trzema kontynentami. No dobra, każdym razie, no tutaj zadanie jest twoje, tutaj znaczne, musisz ten... Haugize, co się w ogóle tak nie odzywasz praktycznie w ogóle? A tak sobie patrzę teraz, rozglądam się tutaj. No. Też byś się trochę podzywał. Stream jest? Odzywam się, odzywam się. A ty mówisz tyle co nic, smutno się robi, no. Nieprawda, dużo się odzywam. No. Wejść którędy? No tam masz wentyl. Gdzie, ślepy? Tam daleko. Tam dalej, o tam, dalej. Tam celuję. Tam celuję, masz wentyl. Tomek, tam. A, tam, dobra, no. Widzę. No. Też byś czasami coś powiedział w VGZ, skomentował. Coś. No, ale nie o taki komentarz mi pochodziło. No to co sądzisz o tych banerach? Nie, no ładne są, ładne są. Przedstawiałem jakby baner Flasha, w sensie znak, symbol Flasha. Właściwie nie wiem, co one przedstawiają. Ja też nie wiem. Kto? Te banery. Co przedstawiam, co przedstawiam? A, jasno. Co przedstawiam te banery, Tomek? Nie wiem, nie widzę tych banerów teraz, bo jestem z drugiej strony. Gdzie był ten przełącznik? Tu jestem. No tu jest przełącznik, daj, otwieraj. Jest aż 102 ludzi? To dobrze, to nieźle, Oliwka. Elegancko w takim razie. Ładny, ładny, ładny wynik. Co tu się stało? Dobra, chodź Tomek, wracaj do pod naszej pozycji. On tu może. O, fajnie Tomek, zabrał światło, bo ciemnica jest. A już nie, już nie jest ciemnica. Już nie, już jest jasno. O, zobaczcie, burzu jest, będzie klimatycznie. Ale się kręcą, śmigiełka. O, tu już normalnie ci działa piasek, patrz, widzisz? Normalnie? No patrz, tu już działa normalnie, nie ma takich śladów, tylko są normalne odciski butów i się zasypują. A nie ciągną się takie ślady. Gdzie jest tu? No tu, patrz, widzisz? Ja zasypują wiem, się moim zdaniem wszędzie wygląda tak samo. Nie umiesz patrzeć. Nigdy nie krzywo patrzysz po prostu. Nigdy nie obserwowałeś piasku. No nie. Wiesz co, bo ja jeszcze mam, bo mam jeszcze jeden jakby slot wolny na jakąś specjalną umiejętność, no nie tego robota, więc jeszcze czekam na jakąś jedną umiejętność. A, to być może, to mi się wydaje, że niedługo pod koniec pewnie tego rozdziału odblokujesz, albo na początku następnego. Tak, teraz oszczędzam sobie trochę tych komponentów, bo być może wiesz. No wiem o co chodzi. Ciekawe co to będzie za ostatnia umiejętność. To tak nie, rób, to oszczędzaj ale w takim razie. Jakaś taka wsparciowa. Tak? Bo to jest w kolumnie wsparcia, a nie w kolumnie ofensywnej. No to oszczędzaj, bo to może się przydać ostatecznie, tak mi się wydaje. I haven't run into any swarm yet. That's a fairly good sign. Don't hold your breath. Between Paddock's civil war and the weather, you could have crawled in anywhere. Elegancja. Dobra, czyli krótko mówiąc, dostań się do pomieszczenia z wirówką. Będziemy musieli się przedostać przez burzu. Uwaga! Tomek, zajmij się przejmowaniem.
fuck! Tomek. Co jest? Może wstanę, jeśli mnie zaatakują. Dobra, kto by cię tam zaatakował, jesteś robotem, Tomek. Nikt by cię nie ośmieli się zaatakować. Ten robocik musi zginąć. Ale jest na daleko strasznie, będzie trzeba do niego podejść trochę. Nie, no dobrze, już się strzela sam. No i leży. O, elegancko, Tomek. Ha, 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 ha. Dobra, idź tam swoich zabijaj. No. Easy. Ła. Kupasko, skończy mi się ten. Uwaga, idzie do nas. Na pozycję wszyscy. Nie, nie widzę go. Zginął? Gdzieś, nie. Ale larzę go prądem. Dawał się. Zgiń od zamrożenia! Skąd ty masz zamrażarkę na pustyni? No znalazłem. Patrz jak pięknie zamrożony został. Dobra, weź tutaj działko ten. Daj, weź minigana sobie. Muszę przyznać, że połączenie minigana i zamrażarki jest po prostu doskonałe. Tomek, tam po drodze niczego nie było, bo tam widzę jakiś przełącznik. No pewnie już... trzeba, albo, a czekaj, a nie, to jest? Bo to jest pewnie... Poczekaj. Przecież dalej ten przełącznik chyba jest z drugiej strony po prostu tego, tak, no on jest z drugiej strony szyby. Jeszcze tak tutaj zobaczę. No dobra, spędrujmy tutaj pomieszczenia. Ale nie widzę tu nic takiego. O, Tomek, znalazłem dla ciebie kolejne dodatki, oszczędzaj, oszczędzaj, bo niedługo nowa umiejętność. Co nie, wiesz jak jest. Warto, żebyś miał duże, no, dużo tych. No, za chwilę będziesz najmocniejszym robotem na świecie. Myślę, że iść. No. No, już wychodzimy na powierzchnię. O, te płomie. Dostań się do pomieszczenia z wiewiórką. No i teraz tutaj mogę to przełączyć, przełączać, bo nie wiem, no, okay. Poczekaj sekundkę, nie przełączę jeszcze, przeszukamy teren jeszcze, dobra? I dopiero wtedy przełączymy. Poczekajcie, już. Co robisz? Nie, nic, to sprawdzałem. Nie przełączę jeszcze, przeszukajcie dobra, teren. Tutaj coś jest dla ciebie, a nie, to nam się da wejść. Tam się da po drabinie potem wejść. Dobra, jak tutaj nic nie ma, no to nie wiem, co mamy, dostać się do pomieszczenia z wirówką. Z wywiórką. Możesz, to są jakby dwa przejścia. Mhm. Dobra, przełączaj oba, Tomek. Dobra, przełączaj oba, po a nie, kolei. To jednak nie ma. To Tomek, tam są chyba komponenty. Gdzie? No tu. Nie, tam jest przełącznik tylko chyba. A to coś przełącza w końcu. Tomek? Ziemkiowie są, gdzie ty ale... jesteś? Tam jest. Nie, po prawej. Tomek? Nie, bo tu naokoło jechałem, bo to muszę chyba wam, bo ja tu muszę siedzieć i wam przełączać ten albo coś. Przełącz tam tu, ten. Po drugiej stronie masz jeszcze jeden do przełączenia. Zobaczmy co tutaj jest, bo to mi to wygląda na... Zaczekaj, sekundkę, za minutkę wracam. Ej, tutaj po drugiej stronie, Tomek, tutaj, po drugiej stronie jeszcze takie coś jest. Wiem, widzę, idę. I właściwie są chyba kilka dróg jest, wychodzi na to. Ale to pójdziemy tu najpierw, przez tunel, zobaczyć gdzie to prowadzi. Dobra, Tomek, my idziemy przez tunel, na razie. No. Załamało się te drugie. Paweł, widzę, że leci spam. Ostatnie ostrzeżenie. Co, załamało się te drugie? No, nie udało się powiedzieć. Widzisz, czyli krótko i mówiąc, i tak tędy trzeba było pójść. Co zepsułeś? Złamało się linka jedna. W żadnym wypadku. Zepsułeś. Dobra. W żadnym wypadku. To dawaj te drugie podnoś i lecimy. O, coś jest nie tak. Uważajcie. Dobra, nie szymlamy tu. Działo kryogeniczne? O cholera, wypadło mi z ręki. Dobra, luźna łyda. Co to tam leciało? Działo kryogeniczne? Już i tak jest końcówka, więc... Myślę, że nie ma sensu. Tu chyba nic nie ma.
Nie wiem, czekaj, bo ja chyba muszę coś wam tu znowu otworzyć. Poczekaj, tu do drabiny nie dosięgnę. Tu nie wejdę. Musisz tak, opuścić musisz to. Masz tutaj do opuszczenia. Chociaż może. Tak, jest przełącznik normalnie, Tomek. Jest przełącznik. Gdzie? Tutaj. Koło nas. Jak będziesz, na no górze tu. Koło nas. Tak jak normalnie przełączałeś. Ślepy byłem? No, ślepy byłeś. Oj. Na górze masz, tam na górze. A, w sensie, że tam? No, tutaj na górze. Mogę tędy wejść? Nie mogę tędy wejść, serio. To są tak zwane zagadki logiczne, Tomek. Niestety, ale czasami zagadki logiczne trzeba ten... Trzeba rozwiązywać. Ej, czasami jest taki błysk, co nie? Też ty masz taki błysk, VGZ? Ale to są te lampki. Bo tutaj, to pioruny. Patrz. Nie, te lampki tam. Tak migają. A to czasem. Nie pioruny, które po prostu są na nie, to może są te lampki, ciężko powiedzieć. Nie, przecież piorunów nie widać stąd. Właśnie ja też nie widzę. No ale chodzi o to, że wiesz, że pioruny po prostu jakby mocno błyskają i one się odbija, no proszę cię. Nie no, to są lampki. Boże, ty zobaczcie co nasi ziomkowie robią, zobacz co robi tutaj Gaugan. No. Widziałem co oni zrobili. Co ty robisz z nimi? Co za lamus Ochocka. Dobra, no, trudno. Ale chyba nie będzie nam potrzebny. Zaraz przyjdzie. Wydostanie się, poradzi sobie. Poradzi sobie, jest już dorosłym chłopcem. Dobra, schodzimy tutaj elegancko. Ej, jeszcze go nie ma. Tu jest drzwi są jakieś, najpierw czekajcie, najpierw słyszycie te drzwi. A to nie jest jakieś, żeby to nie, poczekaj, bo to nie jest przejście dalej? Nie, to jest amunicja. Nie, bro, komponenty. Weź sobie, bo ja mam full. Uuu, 5 komponentów. Dobra. Ja już też mam full, okazuje się. Dużo zebrałem, bo nie było dawno żadnej walki sensownej. Tutaj więc... uważajcie, bo tu pod sufitem są dużo tych robotów. Jak sobie zobaczycie. Pod sufitem? I trzeba no, się poskradać tak pewnie. Dobra, dawajcie, ja ci łódko zrobimy. I... Może nie, ja mam wiedzieć, to są zepsute już, wiesz? A, okej. Tak, to są zepsute, na komentarz głównej bohaterki to sugerował. Ja cię zepsuję. Dostań się do pomieszczenia z wirówką. Ale burzu teraz jest. Dobra, dawajcie. Tylko wirówką. Widzisz, że te pioruny tak błyskają. Oj, tutaj znowu zepsuty jest ten. Dobra, piasek. Komponent Tomek znalazłem. 3 marne komponenty na, w piasku. Ej, poczekaj, bo tu na cicho trzeba zrobić. Dobra, zajmiemy się tym. Czego... Ja o, cholera. A, to tylko amunicja. Dobra, ostrożnie. Było coś tutaj na górze? Fajnego? Nie. Amunicja. Lancer GL. Kurde, kusi, żeby znowu na Lancera zmienić. Zmieniam na Lancera. To jest jednak broń, która jest... No to jest jednak broń, moja broń. A ja jestem fanem moja Lancera. Moja broń, moja broń, moja I, broń. No i co dużo gadać, no. Lancer to Lancer. Może i strzelać milion kamorabinków trzeba wystrzelać, żeby kogoś zabić, ale jednak... To jest broń, na której się wychowałem. Najlepiej się strzela. Tak. Idziesz? Idę, idę. Już tepnął się ziomek. No mówię. Nie, nie tepnął się, tylko wyszedł po prostu stamtąd. Wydostał się. Utknął, to musiał też wyjść, proste. Okej, we're in. So where the hell are those beacons? Let's check the security cameras. Rejects are in here too. Dobra, to wiecie co, po prostu się poprzekradamy, no i tyle. Jakby jesteśmy... to niewidzialność, no nie, ale... Tak, jesteśmy... Dobra, damy radę, poprzekradamy się między nimi. Dobra, sprawdź tutaj coś jest. Co? Czekaj, niewidzialność... Dobra, po prostu będzie misja skradankowa i tyle w temacie. Co tam sobie zmodyfikowałeś? Dałem sobie, że niewidzialność szybciej mi się ładuje. A, okej. Okay. Umiejętność. Dobra. Oszczędzę następne rzeczy, dobra. Możesz to jakoś otworzyć, czy coś? To nie wy otwieracie? No, nie widzę przycisku w każdym razie. No nie, ja też nie. Chyba, że czegoś nie widziałem, ale zaraz... Tam był przełącznik wcześniej, ale on był wyszarzały, chyba, że się podświetlił na niebiesko. O, tu jest przełącznik dla mnie, ale nie mogę go użyć. Ciekawe. No dobra, spenetrujmy teren. Rozwiąż tę zagadkę, za minutkę wracam. Dobra, mam sekund. Chyba. Wiem, widzę.
To jest stara machineria, to na początku trzeba włączyć elektryczność, o. Na szczęście znałem tajny kod. Jeszcze z drugiej strony, musisz chyba próbować tutaj. Ale kurde, żona też wie co robi, podchodzi, wpisuje jakiś kod i włącza się, co nie? Ale nie ma po prostu przycisku włącz, taki wiesz, wielki jeden przycisk, tylko trzeba jakiś kod wpisać, żeby się włączyło. I teraz ja przełączam. Tak, no teraz ja przełączasz. A, teraz się włączy wirówka pewnie. To się zacznie obracać i te wszystkie roboty po prostu zginą. Patrz na to, Tomek, te wszystkie roboty właśnie chyba legną w gruzach. No, przecież jak ta wirówka się włączy. O, zobacz na to, przecież ona zmiaży wszystkie, jak leci. No i myk, wszystkie roboty zmiażdżone. Dobra, dawaj tutaj. Niech one podejdą do nas. Tylko, że teraz uważaj na tą kulę. Nie no, właśnie czekam. Dobra, niech podejdą, niech podejdą. No dobra, niektórym się uda przejść chyba jednak. Sprytne są. No, są inteligentniejsze niż mogłoby się wydawać. Jakiś jeden nasz gałgan spadł. Nic mu nie będzie, nawet go nie zadarpało. Ale was to pewnie by rozstrzyskało na miejscu. No pewnie tak. Dobra, Tomek, masz tu dużo rzeczy, masz tu duże pole do popisu pod względem poszukiwania różnych ciekawych rzeczy. Okej. Now let's stop this thing. Trzeba wiem, czy to zatrzymać, po prostu przeszukajmy teren. O, dzięki Tomek za niewidzialność. A właśnie nie to chciałem użyć. Tu jest jakiś ciemny pokój, ale nie ma latarki w tym ciemnym pokoju i nic nie widzę. A chyba tu po prostu nic nie ma. Chciałem użyć wzroku. Użyj swojego zmysłu. Użyj robota. Umysłu wzroku na przykład. To jest taki, polecam ten tryb. Ale nie, tym chciała. Fajne. Dobra, okej, jeszcze tego nie zatrzymuję. Tomek, przeszukaj teren w poszukiwaniu jakiegoś gówna. Jak będziesz gotowy, to przełączymy to i zanieruchomimy. No. Jest już 112 osób. O, witam wszystkich nowych, którzy przybyli. Dzisiaj, jak sami widzicie, gramy sobie Gearsa. Elegancką gierkę. Będzie zatrzymać to zaraz. Co mówisz? Ja będzie to zaraz zatrzymać. Może tak, może nie. Uuu, nie. Tu nie mogę przez tą ścianę przejść. Dobra, chyba niczego tu nie ma, jeśli chodzi o zewnętrzne strony. Nic nie mogę. Na środku za to, coś tu jest na środku? Jak to się mówi, nie mam bladiego pojęcia, Tomek. A co muszę zrobić? Dobra, to przełączamy, ty nic. A bo to wy musicie to przełączyć, okej. Dobra, chodź gałganie, pomożesz mi. Tylko, że się nie zabij. No. Uwaga, potwory z zewsząd przychodzą. Ua, ale się zaczyna grubo robić. No, trochę to jest. Kurde, gówno nie działa. No, nie przestań. Dobra, chyba zacznę tak z tego wyrzucać po prostu. Kurde, wziąłem te gówno kliniczne, a działa jak gówno. No to skoro wziąłeś gówno, to co się dziwisz? No, że życie. Myślałem, że nie będzie działać jak gówno. No. Dobra, te gałgany tu niejak się zbliżą. Zbliżą się. Nie wiem, co się wydarzyło. Kapitan Bloody nie żyje. Może cię zgniotła ta kula. Nie mogłem mnie znieść kula, bo byłem na platformie. Nie mam bladiego pojęcia, co się wydarzyło, ale dobra, zaczyna się. Jak tam, jesteście gotowi na obronę? Mhm. A my ty, się Tomek? Zbronimy. Bronicie się? No dobra, macie granata. Dobra, strzelamy tych gałganków. Właściwie to nie wiem, czy muszę strzelać. Uważaj, bo on jakiś, może bombę on jakąś cholerę rzuca taką.
Ale czas najwyższy trochę z łuku postrzelać. Oh yeah. Łuk, dobra rzecz. O, już drugi raz plan. O, Boże, ty. Ej, oni są wytrzymali, cholera, co niektórzy no tutaj. Sam. Nawet z łuku, ni łuki nic nie robi. Ja pierniczę. Ja łuk to kojarzę z tego, że tu pada, od razu gościu pada. Ale chyba nie zawsze. Więcej idzie. Dobra, te pierwsze to są lamusy, dawaj na nich. O cholera. Nie wiem, co mnie zabija po prostu, nagle umieram. Bo oni granaty rzucają, patrzyłeś? Kto rzuca granat? No oni rzucają granaty. Ale tak daleko? No najwyraźniej. Ja pierniczę, tak ginąć od granatów. I gra mi się skraszowała. Naprawdę? No trudno, dołącz po prostu. I tak długo już wytrzymałeś bez crashu, więc jest rekord. Ale właśnie o to chodzi, że gra mi się skraszowała. Nie to, że wywaliło mnie z waszej poczekalni, tylko cała gra mi się skraszowała. Do no dobra, to po prostu... A i jeszcze takiego crasha nie było. Poczekamy chwilę. Poczekamy chwilę. Myślę, żeby mi się cała gra skraszowała, no, tego jeszcze raz, nie było. Mi raz się komputer cały skraszował, więc... No. Więc też dosyć wesoło. Chcesz sobie pograć w grę, to dupa, nie pograć sobie. Ale Tomek, to dołączę się po prostu. Możesz się po prostu dołączyć, co nie? Chyba tak, tylko mam się tutaj logo, tak mi się gra włączy. Bo oczywiście logo są najważniejsze. Najgorzej, że ja jak nie wiem co... Kto rzuca te granaty tak naprawdę? Kto je rzuca? Ogólnie to ja mogę sterować robotem. A widzę teraz, granat! O cholera! Teraz widzę granat. Nie, nie graj robotem, bo to nie gra robotem, co ty ale mogę sterować robotem, w sensie wydałem polecenie. Taki znaleźliśmy. Nie, nie mam pojęcia, kurde, naprawdę. To oni no, tak te granaty rzucają, że... Pierwszy raz mi się taka akcja zdarza, że ja nie wiem, gdzie te granaty lecą. W ogóle nie ma żadnej informacji o tym, że ten granat leci. Masakra, ja się chyba gdzieś przyczaję z tyłu generalnie. Tomek, dołączasz się? Zaczekajmy na Tomka chwilę. Jest dołączaniem. Dobra, czekamy chwilę na Tomka, ponieważ Tomek sobie poszedł na chwilkę. Ten gówniak rzuca granatami. Nie wiem co robić. Cały czas ubywa i przybywa. Teraz jest 97 ludzików, ale przynajmniej jest nas dużo. Siła w ilości, dokładnie, jest nas sporo. Generalnie większość osób prawdopodobnie czeka na SCP, a dzisiaj wieczorem zamierzamy, dzisiaj po Gearsach zamierzamy grać SCP. Ja raz włączyłem CS-a. I to była, brzmi jak naprawdę gruba sprawa. A jak wam mija dzisiejszy dzień? Mija elegancko dzień. Jak to się mówi, przy dobrej gierce zawsze czas mija miło i przyjemnie, prawda? Dobra, możesz skończyć ten. Dobra, dawaj. No i teraz dobra jestem. Czekaj, skąd oni przychodzili zawsze? Z tobą przychodzą. Jezu, ale to mam jasne. Mm. No i póki przychodzą te bolki, to spoko, ale potem przychodzą, o, te gnoje. Takie. Które po prostu nic sobie nie robią z niczego. Dobra, mamy go. Nic sobie nie robią z niczego. Jeszcze jakieś uniki rąbane robią. A macie granat. Dobra. Mam tylko nadzieję, że żaden z nas, nikt się tutaj do nas nie zbije. Dobra. Idą te kolejne. Oni, musimy się przesuwać w prawo tak naprawdę, bo oni tutaj biną cały czas. Uwaga, będzie rzucać granat. Jeśli już się rzucił, a ja nie wiem gdzie on jest. Jeśli rzucił. Rzucałem granaty. No. Uważajcie na granaty, VGZ. Akurat skoczyłeś na granat. No jakim? Specjalnie uciekam, żeby być jak najdalej od tych golków, oni tak we mnie trafiają tymi granatami. Co jest grane? Wiesz jak to wyglądało z mojej perspektywy? Jak? Że granat sobie spadł, a ty w niego wskoczyłeś. Ale ja w ogóle ich tych granatów nie widzę nawet, to jest problem. Nie wiem ci od co i próbuję uciekać od nich. No to masz już swojego Nemezis. Masakra. Pierwszy raz badają sytuację. Pierwszy raz w ogóle są chyba ci bolkowie, co takie granaty perfekcyjne rzucają. Tak na odległość 36 metrów.
To normalnie rzuca. To są olimpijczycy, mówię ci. Tak było. Tak było, wysoki sądzie. To było na bombsite A. Kurde, umrzyjcie. No nie wierzę, jeszcze no, uniki fuck robią rąbańcy. Ja pierniczę, ale się denerwować można. Nie, no nie wierzę, na każdym strzałem gościu robi unik. No po prostu. Dobra, teraz ta druga fala powinna się... No, teraz stąd będą wychodzić chyba, co nie? Uj, popełniam samobójstwo. No nie, jeszcze jeden idzie. Przynajmniej tutaj możesz. No, przynajmniej drugie tak. Dobra, idą kolejni. Nie tego. Ja muszę tego gunów właśnie wybuchowym... Z wybuchowego gówna. Czy jest koło mnie granat? Bo nie widzę. Nie wiem. Dobra, jeszcze na razie... Kolejny. Uwaga, jeden z minigana wali. Dobra, Tomek, musisz przejąć tego mi z miniganem. Nie mam naładowanej umiejętności. Znaczy, zaraz będę miał, więc może jeśli możecie go nie zabijać, ja już to przejmę. To nie wiem, no się sobie. Dobra. Obrażenia ma. To strzelaj do tych stan i na końcu popełnij samobójstwo, pamiętaj o tym. Gdzie to macie przyjemnicy? Co my coś jeszcze zrobić? Dobra, popełnij samobójstwo, nie ma co. No ty jesteś. A to ja sobie to postaję. No to pasuj sobie, jak to się mówi, Tomek, za honor! Bum. To było na jak śmieszne. Co teraz? No nie, jeszcze idą, idą kolejny, idzie kolejna fala. Kurde, bo to jest jakaś finałowa, wiesz, finałowa walka już taka, prawie. Prawie. No, to jest walka o wszystkość, tak się nazywa. Walka o wszystkość albo wszystkość. Nic, wszystko, nie wszystkość. Nie słyszysz tej epickiej nutki w tle? Taka mała epicka. Słyszałem bardziej epickie. O. Ty też wybuchłeś? Nie, kapitan Radio wybuchł. Ale VGZ koło mnie też wybuchł. Też wybuchłem. No, ale ty wybuchłeś pierwszy, więc... Nieprawda, wybuchliśmy równocześnie, tylko po prostu powiedzieli, że to mój. mi w okienku ja kapitan Bladium. Nawet nie wiem skąd ten rąbany granat się pojawia. Nie mam siły do tego granata. Dobra, trzeba ich zabijać w przeciągu 3 sekund chyba, bo to kurde naprawdę jest jakaś żenada. O, przepraszam, Tomek, jeśli w ciebie zaatakowałem. Widzę to. O, granat leci. Widzę. Prosto na mnie, oczywiście. Gin, motherfuckerze. Dobra, informujcie mnie, jak będą jakieś granaty leżeć. To będę stąd, nie wiem, spierniczał czy coś. Muszę się zauważyć, bo to też takie jest, że... Ja na przykład tych granatów nie widzę w ogóle, one latają jak są. Dobra, druga fala. I teraz. Albo jeszcze nie. A teraz powinno być... A, jeszcze, nie, on, jeszcze jeden żyje. Jeszcze żyje jakiś. No, ale spóźnił się na imprezę. Giiiiń na mucie. Tutaj. Czemu zleś? No jest niewidzialna ściana, bo ja tutaj nie powinno móc się dostać, ale po to, że przejmuję kogoś na tej platformie. Uwaga, rzuca granat! Uciekajcie! Uciekaj, VGZ! Granat rzuca! Ale to ciebie odwrót! Mało brakowało. Tego dużego tam. A nie, nie przejmiesz. Blady... Nie mogę. Co, granat? No, ale myślałem, że traficie, ale nie leciał przed nawet. Dobra, jest granatnik. Biorę granatnik, YOLO. Fajnie, jakby ten granatnik był trochę bardziej celny. A to jest takie badziewie. Ja pierniczę, ała, ała, boję się. Ała. Boję się o swoje życie.
Dobra, nie ma żadnych granatów, mam nadzieję. Dobra, duży już leży. Dobra, jestem przerażony, się o swoje życie boję. Czekaj, ja coś próbuję. Wejdę do menu głównego i wejdę z powrotem, może. Au. Może jako pod pierwszy odpukuję. Mamy na ciebie poczekać, Tomek? Znaczy, gramy tam, wiesz, może dziękuję zagrać, no nie, bo ten, ale... Dobra, Tomek, to pospiesz się. Zaliczysz ten moment. Ten jak już rzucał. O, strzela do mnie Gaugan na daleko. Dyk. Rozstrzelanet. O nie, ważka! To miał być hrabąż, a nie ważka. Hrabąż. Widziałeś to? Widziałem, rozwaliłem go moim Glockiem. Patrz jak wybuchł. Kula w niego poleciała. No, jestem tutaj, okej. Okay. Jak tam się, Tomek, czujesz teraz? Lepiej ci? A ta kula tutaj wleciała. No. Lepiej ci, Tomek? No, już żyję. No, to się cieszymy, że się ułożyło wszystko. A ty, VGZ, jak się czujesz? Ja się czuję dobrze, cię czuję. Tak? Dobrze się czujecie? A ty jak się czujesz, Bloody? O, doskonale. No to dobrze. No, to był łatwy moment. Za pierwszym razem, jak zwykle zresztą. Tak, jak zawsze. O, komponenty. Aż pięć. Komponenty. Tomek, komponent znalazłem, widzisz? Kolejny komponent pojedynczy, no. No mówię, właśnie. Dużo tutaj tych komponentów. Pewnie gra przewiduje, że niedługo będziesz miał ostatnią umiejętność. Albo gdybyś nie zebrał poprzednich, co nie? To żebyś mógł nadrobić. Dobra, musimy wracać. Tak, musimy wracać. A czy to są drzwi chyba, nie? A tam na dole jest nadajnik. Chyba nadajnik. Chyba to było tylko takie dodatkowe właśnie, typu wejdź tu, zbierz komponenty, bo to było aż 6 komponentów w sumie. A my musimy iść do tych ścieków. No. Jak my to mamy zrobić? A, to robocik musi. Tak, Tomek, chodź, robić? Musisz tutaj coś zbadać, bo to jest zabierz nadajnik namierzający. O, okej. Paddock, Baird, beacons are secure. They're also a hell of a lot bigger than I was expecting. I don't think we have room for them all on the skiff. I'll have my people transport them. Fine, but Delta, I need one here ASAP to get a head start on calibrating them to our network in New Ephira. Can you do that? Yeah, I'll carry it to the skiff. O, teraz ty będziesz nosił? Nie, to ten DJ będzie nosił. Well, that's heavy. All right, Baird, we're heading back. Paddock, send your people for the rest of these beacons when you can. Delta, let's get back to the skiff. No i teraz wchodzimy na górę, easy. No idziemy sobie. We should probably clear out the rest of the swarm. He's lost enough people today. Co mówisz, VGZ? No idziemy sobie. Ta, spadamy stąd. Tomek, wszystko sprawdziłeś? Tak, no, chyba tak. Dobra, to chodźcie, pomóżcie mi otworzyć drzwi i zniwiamy się z tego miejsca. Nic tu nie błyszczy? Przypadkiem? Nie, okej, okay. Może jakaś karteczka, ale nic nie widzę. Tam się błyszczy, dobra, idziemy. Ej, poczekaj, bo jakiś Gaugan się prosi o bana, bo spamuje. Pozdro, please. I my ich zablokuj na transmisji za spamowanie. No. Widziałeś tego Gaugana? Pawła, ja co widziałem. Tak spamuje? No, kurde, prosiłem już raz. Ja mówiłem, ostatnie ostrzeżenie, to dawno temu. Przegiął pałę troszeczkę. No, zwłaszcza, że w regulaminie jest napisane, że nie prosimy o pozdrowienia na czacie. JD, you good? Yeah, just lead the way. Co się dzieje? Burza. Dobra, taka burza. Znowu wracać. Taka burza to dla lamusów. No, to twoje ulubione, o. Dobra, chodźcie, wkraczamy tam. Musimy się dostać tego na drugą stronę. Dobra, przygotujcie się lepiej do obrony! Przed nami lamusy! Ej, oni nie przedostają się nawet przez to. No, czy ja wiem, no jak nieźle im idzie, tak powiem szczerze. O, cholera! Au. Dobra, bronimy pozycji! Dobra, Tomek, dawaj, walcz z nimi! Nie hehehe, VGZ, tylko trzeba wskoczyć do akcji. Jakie hehehe?
Nie, nie, bo tak nucisz sobie pod nosem. Oj, no. Potknąłem się. Dostałem kamieniem. No chodź tu, gałganie, widzę cię za tym drzewem. I my, headshot. Trzymasz się, Tomek? No, jakoś tak. Cześć. Dobra, cyk. No, roztrzęsione. No, jest coś, co muszę odspawać i coś przeciąć. To poczekaj, Tomek, sprawdź teren, sprawdź teren. Jest tutaj wieżyczka, więc coś czuję, że będą nas atakować. Tak, na pewno będzie obrona. Tam jest rzutnik. To musi być obrona, co innego może tutaj być? Dużo amunicji macie. Proszę. Ja też trochę wezmę. Dobra, przepraszam, weź sobie resztę całą. No co, masz... No to masz po drugiej stronie, no tu masz, ziom. Tu masz jeszcze amunicję. Tu masz te skrzynki, weź sobie, ja jej nie potrzebuję. Ja tego wezmę. O, marszka nie chcę. Ja nie potrzebuję, ja mam ten. Ona, tu macie działko strasznicze, ja przycinam. Dobra, sprawdziłeś, czy nie ma komponentów? Chyba nie ma. Dobra, nie. Dawaj tą obronę. Ale spikselowany wybuch był. O nie! Oho. Dobra, przygotować się do obrony! Tu z karabinku maszynowego! Dobra, są na daleko, oni nie dadzą rady tu w ogóle podejść, a co dopiero ten, nas zniszczyć. A to jakieś chyba wielkoludy idą, co nie? O kurde. Ech. Kurde, trochę mi zasłaniają drzewa na przykład, ale generalnie jest okej. Możesz zniszczyć. Nie dajcie im podejść. No, zniszczę te drzewa, bo przeszkadzają mi w wymyśleniu strategicznym. Easy. Dobra, Tomek, osłaniamy cię. Co to za było? Kurde, te drzewa cały czas teraz. Uwaga, po lewej przychodzą. Dwa robociki. Idą dwa. Po lewej przeszedł. Tym, dwa z pancerzami. Po lewej gziomek przeszedł. Dobra. Widzę, lamusy. Idą rakiety. Ten z lewej zlikwidowany. Obaj mają rakiety. Tak, mają rakiety, ale... Dlatego trzeba ich eksterminować tutaj szybciej, jak się tylko da. Dobra, już leży. Iść, rozegrane, najlepsza obrona, jaka kiedykolwiek była. Prościzna. Wow, ale była walka. No, rozegrany. Idziemy, chodźcie. Piękna obrona, dawno nie było tak pięknej obrony. Dobra, wchodzimy tam, Tomek. Myślę, że idzie. No to dawaj, otwieraj. Że jak powiem, mamy świat do uratowania. Okay, skiff's not much farther. Yeah, easy for you to say. JD, how's the beacon? Not damaged. That's the important part. Kind of relying on you to keep it safe. Yeah, yeah, I got it. Fate of the world, no pressure. Oh, rakieta. Storm's died down. Jakie tak? Gdzie? No tutaj taka śmieszna leżała. Rakiety są duże w VGZ, co ty gadasz? No patrz, patrz. Pokaż, co tam znaleźć. No tu. Nie, to nie jest rakieta, to jest rura. To jest rura. To dlaczego rura ma dwa odrzutowce na... Nie, to nie są odrzutowce, to są połączenia rurne. Musisz się jeszcze wiele na... Rurowe. Musisz się jeszcze wiele nauczyć natomiast o rurowości i o ruroznawstwie oraz hydraulice. No. O urologii? No, to są podstawowe wiedzy każdego normalnego człowieka. Dużo wiesz o rurach w kształcie stożka. Dokładnie. A teraz chodź mi pomóż drzwi otworzyć. O, chyba się wydostaliśmy po prostu. Mission complete! Przenieś nadajnik do Bejzdrydda. No dobra, to chodź, lecimy. Ostatnia misja. Nie chcę być dobry w anything. Tak, to prawda, że jesteś dobry w anything.
When we're done showing the corporal our compliments, we should decide whether we're heading straight back to the airfield or not. Faz is right. Oh man, saying it injured my soul. Fortunately, it doesn't happen often. So there's one thing I don't get. This wasn't UIR territory originally. So why'd they build their Hammer of Dawn program so close to the COG border? Vasgari technology, my friend. It's what we're known for. We invented the transistor, the microchip. Of course, while we were making the world a more civilized place,